Jesteśmy w siedzibie Małopolskiego Kuratorium. 18 dzień protestu okupacyjnego, 4 dzień głodówki naszych kolegów, koleżanek. Akcja została podjęta w dniu 11 marca z inicjatywy Małopolskiej Sekcji Oświaty w celu rozwiązania bardzo napiętej sytuacji w środowisku nauczycielskim. Podjęliśmy działania w celu realizacji naszych czterech tutaj wskazanych postulatów. Te działania zostały podjęte przez grupę związkowców po to, by w myśl przyjętej przez nas zasady, że sprawy dorosłych będziemy załatwiać między dorosłymi bez udziału dzieci. Ta propozycja spisana w formie czterech postulatów jest według nas gotową formą negocjacyjną, takim przykładem spotkania w pół drogi między propozycją, jak do tej pory ze strony rządowej, a tą propozycją, która wcześniej padła ze strony związkowców. Dołączają do nas koleżanki i koledzy z całej Polski. Postanowiliśmy, że będziemy tutaj w tym miejscu dokumentować, skąd przyjeżdżają, więc prosimy tych, którzy do nas jadą, żeby zabrali ze sobą czy chusty zalogowane, czy też flagi zalogowane, tak żeby można było później przy jednym rzucie oka wiedzieć, że jest to protest ogólnopolski. Dziękujemy wam, że jesteście z nami.